Kochani, powoli będziemy zaczynać. Usiądźmy wygodnie. Usiądźmy wygodnie. Rozluźnijmy ciało. Wyciszmy emocje. I za chwilkę startujemy. Medytacja jest doświadczaniem. Witam Was serdecznie na spotkaniu z obecnością. Na wstępie przypomnę, że nie jestem żadnym mistrzem, guru, kaznodzieją, księdzem, niczego nie nauczam. To jest bardzo ważne, że niczego nie nauczam, ponieważ nie wyznajemy tu żadnej wiary. Nie chodzi o to, abyście uwierzyli, chodzi o to, abyście sprawdzali. Nie wolno wierzyć w to, co mówię. Każdy musi sprawdzać. Dlatego niczego nie nauczam. Wskazuję jedynie na ciało. Kiedy go doświadczasz, pojawia się inny stan świadomości. Pojawia się spokój. Tym właśnie jest medytacja. I to staram się przybliżyć. Dzisiaj rozpoczynamy trzecią część kursu medytacji. Dzisiaj będziemy mówili o deprywacji sensorycznej. I na początku puszczę Wam z komputera mowę darmy, bo staram się zawsze nagrać mowę darmy przed każdą częścią kursu, żeby każdy mógł zobaczyć mowę darmy i przygotować się wcześniej, ale wiem, że są osoby, które jeszcze mowy darmy nie widziały, więc puszczę Wam ten film. On jest krótki, trwa 5 minut. Potem opowiem o deprywacji sensorycznej, a potem przejdziemy do części praktycznej i na koniec zostawię Wam taką przestrzeń na zadawanie pytań, o którą prosiliście. Zatem zapraszam do mowy darmy. Komputer jest nastawiony na najgłośniej, jak tylko można. Obraz nie jest taki ważny. Ważne jest tylko, co mówię, więc puszczam. A wysłuchajcie. Jeśli mam wskazać na najważniejszą rzecz w duchowości, to wskazałbym na bycie sobą. Na to, aby być sobą. Co znaczy w ogóle być sobą? Co to znaczy być sobą? Od momentu, kiedy rodzimy się, w zasadzie w jakiś sposób jesteśmy kształtowani i uczymy się różnych zachowań, różnych pus. No, zaczyna się od tego, że rodzice nam mówią, że będziesz miał na imię Jasio, Gosia, Marysia. Potem idziesz do szkoły, jesteś dobrym uczniem, złym uczniem. Ktoś coś umie robić od ciebie lepiej. Inna osoba gorzej. Zaczynają się porównania, podziały. Ty jesteś chłopcem, ona jest dziewczynką. Wy jesteście starsi, oni są młodsi. I w efekcie dochodzi do tego, że zasadniczo cały czas w tym naszym życiu, nawet nie dorosłym, już jako dziecko, zaczynamy grać pewne role. Uczymy się tych ról nieświadomie, a potem je odgrywamy. I tak na przykład załóżmy w rozmowie z rodzicami jesteś grzeczny i spokojny, nie? W rozmowie ze znajomymi już sobie możesz siedzieć frywolnie, nie? Jeśli jesteś z jakimś kimś dla ciebie bardzo ważnym, na kim chcesz zrobić dobre wrażenie,
kto jest dla Ciebie na przykład jakimś idolem czy autorytetem, wtedy bardzo uważasz na to, żeby dobrze wypaść. Wtedy starasz się mówić trochę wyższym głosem, starasz się być dla niego bardzo miły, nie? Zobacz, jedziesz samochodem sam, załóżmy, i zatrzymuje Cię policja. Jak zachowujesz się w stosunku do policjanta, nie? Starasz się być grzeczny, żeby Ci nie wlepił mandatu, nie? Ale jak zobaczysz kolegę na ulicy, jadąc samochodem, się zatrzymasz, podjedziesz do niego, otworzysz okno i już zachowujesz się inaczej, nie? Zwróć uwagę na to, że cały czas grasz jakąś rolę. W zasadzie cały czas. I to jest fajne w tej szeroko rozumianej duchowości, że jesteś w stanie jak gdyby obserwować siebie sam poprzez samoświadomość. Masz taki ogląd tego wszystkiego. Kiedy jesteś uważny, nie? Kiedy jesteś w relacji z kimś, możesz sprawdzić, nie? Czy jestem, czy zachowuję się tak, jakbym był sam z sobą. Nawet jeśli będziesz w domu, sam z sobą, możesz zobaczyć, że nawet przed sobą grasz różne role. Raz uważasz, że jesteś przez kogoś skrzywdzony, więc pojawia się poczucie skrzywdzenia, a za tym też idzie odpowiednia maska, prawda? Odpowiednia mina, odpowiednie zachowanie. Nie? Czasami jesteś radosny, czasami się popisujesz nawet sam przed sobą. Nie? Więc to jest bardzo ważne, aby mieć świadomość swoich zachowań w relacjach ze światem. Kiedy masz tą świadomość swoich zachowań, tego jak reagujesz, wtedy wszystko zaczyna się czyścić. Świadomość się zaczyna czyścić. Stajesz się coraz bardziej spokojny, naturalny, wyluzowany, otwarty, pomocny, współczujący. To dzieje się samo poprzez świadomość, poprzez obserwację. Zatem takie samobadanie w tych relacjach jest, powiedziałbym, takie najważniejsze, podstawowe w tej szeroko rozumianej duchowości. To była mowa Dharmy rozpoczynająca trzecią część kursu medytacji. Czwartym kursem. To była mowa Dharmy. I na ostatnim spotkaniu uczyliśmy się skanować ciało. Rozumiem, że każdy z Was przez cały tydzień dzielnie ćwiczył skanowanie, przynajmniej te 2 godzinki dziennie skanował ciało. Wszyscy jesteśmy już mistrzami w skanowaniu ciała. No właśnie, a kiedy potrafisz skanować ciało, kiedy potrafisz je rozluźniać, kiedy potrafisz świadomie doświadczać wszelkich pojawiających się w nim odczuć, wtedy możesz postarać się wykonać następny krok i spróbować odkryć głęboki spokój, który leży pod każdym, pod dosłownie każdym bez wyjątku odczuciem i każdym wydarzeniem. I możemy na przykład wziąć odgłos szczekającego psa. Na początku, kiedy się uczyliśmy medytacji,
mówiliśmy, że no nie mogę medytować, bo pies szczeka i mi przeszkadza. Tutaj jest za głośno, żebym medytował. Nie? Potem odkrywamy, że medytacja nie jest ucieczką przed światem, nie jest ucieczką przed rzeczami, przed zjawiskami, przed formami, tylko jest właśnie otwieraniem się na wszystko to, co jest, czyli również na szczekanie psa. Szczekanie psa po prostu się pojawia. To, co nam w medytacji może zrobić jak gdyby zamieszanie, to myśl, w którą uwierzymy, która się pojawi, że pies nam przeszkadza. Nie? Więc na początku uczymy się otwierać na szczekanie psa, na przejeżdżające głośno motory za oknem, szczególnie w lato. Jest wiele osób, które to drażni. Więc uczymy się otwierać na te wszystkie dźwięki, ale w medytacji, kiedy zaczynamy doświadczać źródła dźwięków, kiedy zaczynamy podążać do miejsca, skąd dźwięk się pojawia i gdzie dźwięk niknie, kiedy zaczynamy badać wszystkie odgłosy, i zaczynamy badać, że się tak wyrażę, zmysł słuchu w tym wypadku, zmysł słyszenia. Schodzimy coraz niżej, próbujemy odkryć podmiot, kto tam jest na samym dole, kto tam jest, kto to wszystko odbiera, co tam jest, co to słyszy, co jest podmiotem. I dochodzimy do takiego miejsca, w którym są wszystkie zmysły zakorzenione, bez wyjątku wszystkie zmysły, i w tym miejscu jest głęboki spokój. Okazuje się, że jak schodzimy do tego miejsca, to powoli te wszystkie odgłosy od nas odchodzą, coraz mniej są słyszalne, a coraz bardziej pojawia się to tło, które jest tłem, takim ekranem dla wszystkich bez wyjątku wydarzeń. Nieważne, czy one pojawiają się na tak zwanym zewnątrz, czy w tak zwanym wewnątrz ciała, ponieważ one po prostu pojawiają się w percepcji tego ciała, która dotyczy wszystkiego po prostu tego, co jest. I to jest niesamowite badanie i to jest taka droga, którą odkrywamy głęboki spokój, który jest stanem naturalnym dla każdej odczuwającej istoty. I jedyne, co go przesłania, to właśnie iluzja umysłu. Prawda? Takie filtry umysłu. Do odkrycia, do doświadczenia tego spokoju bardzo pomocnym jest medytacja, bardzo pomocna jest deprywacja sensoryczna. Deprywacja sensoryczna, no generalnie chodzi w niej o to, aby odciąć jak największą ilość zmysłów. No zmysłów się nie da tak naprawdę odciąć, no ale jak największą ilość bodźców. Profesjonalnie wygląda to tak, że są komory do deprywacji sensorycznej. One przypominają w większości w kształcie iglo. Do środka nalana jest woda, gdzie można się położyć. Tam człowiek się może położyć w środku, w tej wodzie. Woda jest tak mocno zasolona, że ciało się nie topi, tylko unosi się na powierzchni. Woda dostosowuje się, temperatura wody dostosowuje się do temperatury ciała. Także jeśli człowiek się nie rusza, to jest takie wrażenie lewitacji nawet, prawda? Więc nie ma odczucia ciężaru, nie ma odczucia dotyku, nie ma odczucia temperatury. Jest, komora jest dźwiękoszczelna, czyli nie wpadają żadne odgłosy, żadne hałasy. Też tam jest ciemno, więc nic nie widać, więc wzrok jest wyłączony, słuch jest wyłączony.
dużo, dużo, bardzo dużo bodźców jest po prostu wyłączonych. Po to, aby pozostać jak najbliżej esencji samego siebie. Do tego możemy wykorzystać deprywację sensoryczną. I tutaj się dzieją dwie takie rzeczy, ponieważ jest duża część osób, w zasadzie większość osób, u której w tym momencie pojawia się strach. Olbrzymi strach. Ponieważ jesteś totalnie sam. Nie ma nikogo. Jest tylko, jak to w Zen mówią, czarne zwierciadło umysłu. Totalna ciemność. I jesteś pozostawiony sam z sobą. A to jest właśnie to, czego większość ludzi unika. Większość ludzi ma ten problem bycia z samym sobą. Uciekamy w kompulsywne oglądanie telenoweli, w kompulsywne czytanie książek, podróżowanie, rozmowy towarzyskie i tak dalej, nie? Nie ma w tym nic złego, ile nie robimy tego kompulsywnie, nie? Często ludzie po prostu nie są w stanie wytrzymać z sobą sami. W momencie, kiedy spotykają się z taką sytuacją, prawda, w której są po prostu sami i ta samotność jest bardzo głęboka, pojawia się olbrzymi strach. Porównałbym to do tego, że stoisz gdzieś na jakimś wysokim klifie albo nad jakąś taką głęboką przepaścią, w której nie widać dna, jest tylko czarna czeluść i twój Bóg mówi do ciebie: skacz. A ty mówisz: no ale jak to? Przecież jak zlecę, to się zabiję. A Bóg ci mówi: nie, tam jest bezpiecznie, skacz. A ty mówisz: tak, ja tobie wierzę, ale jednak. No więc właśnie, tutaj pojawia się taki kłopot dla wielu osób, no ale to polega na tym, żebyśmy poznali, żebyśmy się z tym zmierzyli. Okazuje się, że nie ma czego się bać. Okazuje się, że w tej pustce, w tej samotności jest błogi spokój. Ale zanim on się pojawi, tam się może pojawić jeszcze druga rzecz i przeważnie ona się pojawia. Pojawia się umysł. Jesteśmy odcięci od zmysłów, teoretycznie od wszystkich zmysłów, nie? Więc to, co nam się pojawia, to wtedy myśli. Tysiące myśli, umysł zaczyna szaleć i atakuje nas myślami, nie? I to też nie jest problem, bo jak wiemy z poprzednich spotkań, można zastosować ten trik, żeby nie walczyć z myślami, bo wtedy tylko dajemy energię umysłowi, tych myśli jest jeszcze więcej kontroli. Możemy po prostu nie zaglądać w ich treść i po 5-10 minutach umysł powinien się uspokoić, nie? I w momencie, kiedy umysł się uspokaja, nie ma żadnych innych bodźców, to dochodzimy do takiego momentu, można tak powiedzieć, że dochodzimy do takiego miejsca, w którym zasypiamy, w którym pojawiają się takie trochę majaki senne, już jesteśmy tacy wyluzowani. I w tym miejscu, jeśli nie wchodzimy w wyobraźnię, to tych majaków nie ma. W tym miejscu może nas ogarnąć senność. Jeśli to robimy w domu, tak jak potem powiem, w jaki sposób w domu to robić bez tej kabiny do deprywacji. Jeśli to robimy w domu, dobrze po prostu jest wziąć sobie cały dzień na to, żeby się po prostu wyspać, żeby pozwolić sobie wyspać się, nie walczyć na początku z tą sennością, bo to jest na razie nauka. Żeby się wyspać tak dobrze, żeby potem już jak do tego miejsca się dojdzie, żeby nie było tej tendencji do zasypiania, ale żeby być w tym miejscu zasypiania, gdzie pojawia się ten stan alfa, prawda, w który wchodzi mózg, nie?
I tam, w tym miejscu, odkrywamy ten głęboki spokój, o który nam właśnie chodzi i który mamy wynieść potem do dnia codziennego. Bo medytacja, tak jak mówiliśmy, nie jest ucieczką od życia, tylko to jest, prawda, stan, w którym otwieramy się właśnie na życie w pełni. Nie? Co mogę powiedzieć jeszcze o komorze do deprywacji? Chyba wszystko powiedziałem. No, tak jak mówiłem, zapewne nikt z nas nie ma w domu komory deprywacyjnej, więc no, tak naprawdę ta komora deprywacyjna, ona też w 100% nie wyłącza wszystkich zmysłów, tylko w pewnym zakresie, nie? Ja tutaj przyniosłem wam dzisiaj, żeby pokazać, jakie możemy sobie narzędzia pomocne do tego w domu zorganizować, żeby ograniczyć trochę te wszystkie impulsy i odczucia. No, najważniejszym jest oczywiście pozycja, o której mówiłem na ostatniej części spotkania, czyli kładziemy się tak jak do skanowania ciała na czymś twardym, najlepiej na podłodze, można tam sobie koc jakiś podłożyć. Poduszkę małą, tak jak mówiłem, ważne jest, żeby ją wsadzić gdzieś tam w okolice karku i potylicy, żeby kręgosłup był prosty, ale żeby szyja była odciążona. Ręce rozłożone w takiej pozycji otwartej, podobnie nogi trochę rozszerzone w pozycji otwartej, żeby nie były skrzyżowane. Wałek pod kolana, żeby nogi nie były proste, żeby kolana nie były, ani biodra obciążone. Więc to jest taka pozycja otwarta, rozluźniona. No i jeśli już umiemy skanować ciało, a wszyscy jesteśmy w tym mistrzami, to wtedy łatwo nam jest po prostu wejść w ten stan rozluźnienia dość szybko, rozluźnić ciało i wejść głębiej w medytację, w doświadczanie. Zanim to zrobimy, ja tutaj wam przyniosłem korki i słuchawki. Ja mam, może od słuchawek zacznę, mam takie słuchawki. Kupiłem je dawno temu w jakimś sklepie z militariami. One służą chyba dla ludzi, którzy zajmują się sportem strzeleckim i na strzelnicy takich słuchawek chyba używają, żeby po prostu nie ogłuchnąć. One bardzo dobrze się sprawdzają. A jeszcze dodatkowo wsadzam sobie korki do uszu. Tu mam korki. Korki ja trzymam je w kremie, żeby łatwiej wchodziły do trąbek. Ja wam tego kremu nie polecam, nie znam się na tym, musicie się dowiedzieć. Jeśli byście chcieli sobie kremem pomagać, to musicie sprawdzić, czy to nie jest niebezpieczne. Nie chcę was na jakąś minę wsadzić, tego nie wiem. Ja przez 25 lat do spania używam korków i nic mi się nie stało, ale nie chcę wam tak sprawdzić to, czy można w ogóle pomóc w tym sensie tym korkom, żeby je czymś smarować. Z autopsji wiem, że korki, które mają dopiero 2-3 miesiące i są wyrobione, one dopiero mają odpowiednią taką fajną miękkość i konsystencję, że fajnie i szybko się układają do trąbki usznej i dobrze ją wypełniają. Potem się na to nakłada słuchawki i odgłosy. No w zasadzie, jeśli nie ma remontu gdzieś za ścianą, jeśli ktoś jakoś specjalnie głośno nie hałasuje, to w ten sposób można te odgłosy bardzo dobrze wytłumić. Na oczy, pomimo tego, że warto zasłonić zasłonę, kotarę, że w pokoju jest nawet
rok, no to jak potem po jakimś czasie akomodacja oka się zmienia i okazuje się, że to, czego na początku nie widzieliśmy, to jednak robi się szarość, zaczynamy widzieć, więc dobrze sobie jeszcze się zaopatrzyć w taką, nie wiem, to są chyba jakieś lotnicze takie maski na oczy i sobie można taką maseczkę na oczy założyć. Wtedy jak gdyby łatwiej jest nam odciąć ten jakieś obrazy, które by się ewentualnie pojawiały, jakieś odblaski. Jesteśmy też wyłączeni ze słuchu. Jesteśmy też w takiej dobrej pozycji, co prawda no na pewno to nie jest aż tak dobre jak komora do deprywacji sensorycznej, ale jesteśmy też w takiej pozycji, która dość dobrze odciąża i rozluźnia ciało i jeśli się nie będziemy ruszali, a tak jak mówiłem ostatnio, że no, w zależności od tego, co od medytacji oczekujemy. Jeśli chcemy sami się nauczyć medytować, jeśli to nie ma być medytacja prowadzona, jeśli chcemy sami jak gdyby zgłębić te tajniki medytacji i nauczyć się samemu medytować, to musimy trochę tutaj popracować i w to troszeczkę głębiej wejść. Spojrzę się jeszcze w zapiski, żeby czegoś nie przeoczyć. Chciałem się spojrzeć, czy o wszystkim wam powiedziałem. Oczywiście, no tak jak mówiłem przy skanowaniu, jak się położysz, jest niewygodnie, kręć się dowoli. Ważne jest, żeby się dobrze ułożyć, bo potem się przez godzinę nie będzie można ruszyć. Nie? Jeśli zaśniesz, tak jak powiedziałem, nie broń się przed tym, zaśnij, bo to na początku, ucząc się tego, jak gdyby no, można delikatnie bardzo do tego podchodzić, nie? Potem ta senność może też być, jak gdyby można się otworzyć na tą senność i można nie zasnąć, nie? Ale to są jak gdyby następne kroki, nie? Ale na początku dobrze się jest wyspać. Jak człowiek się wyśpi, to mu się przeważnie chce siusiu. Jak zrobi siusiu, to stwierdzi, że jest głodny. Jak już wszystko porobisz, znowu się położysz, dojść do tego samego miejsca, dojść do tego momentu, w którym wtedy właśnie zasnąłeś i spróbuj pokisić się w takiej błogości, takim relaksie. Tak jak już mówiłem, lepiej jest mieć na to cały dzień. Tak jak też mówiłem, no, nie walczyć z myślami, one się na pewno będą pojawiały. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w ich treść. I w zasadzie o wszystkim wam powiedziałem, ale chciałem powiedzieć też o takiej bardzo jeszcze ważnej rzeczy w deprywacji sensorycznej, ale no przede wszystkim w medytacji, bo tak naprawdę nie wiem, do czego służy deprywacja sensoryczna naukowcom. Może domyślam się, że może służyć do wielu celów, ale nam służy do medytacji. I w pewnym momencie, kiedy już jak gdyby uczymy się tej medytacji, korzystając z deprywacji sensorycznej i odnajdujemy ten głęboki spokój, który leży pod, no, bez wyjątku każdym wydarzeniem, kiedy odkrywamy ten spokój, no on jest tak głęboki, że on dla wielu ludzi działa tak jak narkotyk. I w zasadzie można powiedzieć, że w pewnym sensie jest narkotykiem takim legalnym, prawda, który masz zawsze przy sobie, który świetnie działa. I problemem jest to, że spokój jest tak duży, że jeśli pozostanie się w tak wykonywanej medytacji, jak ją opisałem, ze słuchawkami, z korkami, to można się uzależnić od tego stanu.
I w Zen, jak gdyby podejście do tego stanu, takie uzależnieniowe, nazywamy jaskinią szatana. Właśnie z tego powodu, że ludzie wycofują się społecznie, ponieważ nie chcą się mierzyć z wyzwaniami życia. Problem z dzieckiem? A po co? Wpadam w medytację, już problemu nie ma. Problem z żoną? A po co? Wpadam w medytację, już nie ma problemu. Problem z samochodem? A po co? I tak się wycofują ze wszystkiego. Nie? Chciałem wam na to zwrócić uwagę i bardzo mocno podkreślić, że deprywacja sensoryczna nie jest jak gdyby... Nie jest naszym celem, nie jest celem medytacji. Celem deprywacji sensorycznej jest tylko odnalezienie spokoju, a potem, jak tylko ten spokój odnajdujemy, wyciągamy, najpierw możemy zdjąć słuchawki, potem zdejmujemy, załóżmy, z oczu tą zasłonę, potem wyciągamy korki, nie? I powoli, powoli wpuszczamy coraz więcej impulsów, wciąż nie tracąc kontaktu ze spokojem, prawda? I potem ten spokój wynosimy do czynności dnia, do prostych czynności dnia. Na początku do zamiatania podłogi, do mycia naczyń, do mycia okien, a potem coraz trudniej do spaceru, do relacji międzyludzkich, do relacji w pracy, do relacji rodzinnych. I w ten sposób wynosimy ten spokój do naszego życia. I medytacja jest nieprzerwalnie, cały czas z nami. Medytacja z nami to tak trochę bardzo takie dualne słowo, ale no cóż, język ma to do siebie, że jest dualny. Dlatego chciałem bardzo to podkreślić, że można odnaleźć tak głęboki spokój, że można się wycofać społecznie. Na pewno słyszeliście o ludziach, którzy po prostu z powodu problemów, czy nerwicy, czy depresji, uciekają w sen. I potrafią przesypiać większą część dnia. Więc tutaj jest podobna sytuacja. Nie zróbcie z tego ucieczki od życia. To jest tylko droga, aby odkryć ten spokój, po to, żeby go potem wynieść właśnie do życia. Potem na ostatnim spotkaniu ja będę dokładnie o wszystkim mówił, o różnych jak gdyby takich technikach, ale też będę mówił o tym, że wynosimy tą medytację, nawet możemy, że się tak wyrażę, trenować w ten sposób, że wychodzimy na głośne jakieś ulice, i tam siadamy na ławce i otwieramy się na to wszystko, co jest, i ten spokój cały czas zachowujemy. Także to jest bardzo ważne, co chciałem podkreślić, żeby nie zrobić z medytacji ucieczki. Żeby ten głęboki spokój, ta bezdroga droga, ponieważ dlaczego to jest bezdroga droga? Ponieważ nie ma żadnej odległości od ciała. Nie ma żadnej odległości od ciebie, od bezosobowego ciebie, jakkolwiek to nazwiesz, nie? To jest bezdroga droga do poznania siebie, do poznania esencji wszystkich rzeczy, do poznania tego, czym jest percepcja tego świata, skąd się pojawia i dokąd odchodzi. Także nie zróbcie z medytacji ucieczki. Chciałem się was spytać, czy macie jakieś pytania co do tego, co mówiłem teraz? Na jakieś inne tematy, tak jak powiedziałem, zostawię jeszcze czas na koniec spotkania. Poza tym możemy się przenieść jeszcze do kuluarów.
Ale czy jest coś niezrozumiałe, czy może chcielibyście się dopytać o coś, co mówiłem dzisiaj, co przedstawiałem dzisiaj? Narkotyk taki. A ja to tak przyrównałem sobie do ucieczki w marzenia, nie? Fajnie jest mieć marzenia, ale je realizować, natomiast nie być w marzeniach. A pamiętam, że był czas w moim życiu, kiedy świat, który mnie otaczał, był tak mi nieprzyjazny i nie chciałem w nim funkcjonować i zamieniałem się w kokon, taki, obijałem się w taki kokon i wymyślałem sobie jakąś tam historię i w niej jakby przebywałem jakiś tam czas, jak mówimy, żeby się poświęcić cały dzień. Ja potrafiłem sobie zrobić tak, że na cały dzień się zamknąłem i nie byłem dla nikogo dostępny i byłem w tamtym tym swoim wyimaginowanym świecie i wyjście na ulicę to było spotkanie ze ścianą i bardzo jeszcze gorsze było, jak te przebywanie w tym normalnym świecie, bo tam było taka idylla, wszystko pięknie, super, hiper i cacy i nagle wychodzę i okazuje się, że to nieprawda i ten rezonans pomiędzy przebywaniem w tym idealnym świecie i kontakt z rzeczywistością. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu, gdzie mówili, że są takie agregaty. Waldku, przepraszam cię bardzo, mamy mało czasu. Ja się pytałem, czy macie pytanie, a ty mówisz długie stwierdzenie, więc czy masz jakieś pytanie? Znaczy się, czy to właśnie nie jest takie, czy... Bo chciałem powiedzieć, że właśnie są takie urządzenia, które powodują, że nie ma żadnych bakterii, robaczków i zarazków w powietrzu. I wyjście na ulicę, po wyjściu z takich klinicznych, przeprawnianych, laboratoryjnych warunków spowoduje bardzo niedobre reakcje organizmu. I tu jest ta moja właśnie taka ciekawość, czy jak często będę wchodził w te kokony, czy spotkanie ze światem nie będzie dla mnie bardziej dotkliwe. O, ten deseń powiem. A ty mówisz o kokonach wyobraźni. O kokonach marzeń. Jak się zanurzę się w tym swoim błogim takim nie, jak wyjdę sobie z tego błogiego stanu i pójdę sobie na ulicę, no to tam będzie taki hałas, że czy nie będzie mi się chciało wracać z powrotem do tego azylu. A zaraz ci pokażę, jak temu zaradzić, bo dzisiaj będziemy mieli ciekawą medytację. Mam coś ciekawego przygotowanego. Natomiast tak, masz rację, marzenia są czymś chyba jedną z piękniejszych rzeczy, którą w ogóle otrzymaliśmy od natury, ale no właśnie, marzenia realizować, a w marzeniach być i żyć marzeniami, to tak jak trafnie zauważyłeś, to dwie zupełnie różne rzeczy. I jeśli żyjemy marzeniami, to gdzieś jesteśmy odleciani i odspołecznieni, jak gdyby w innym świecie. A kiedy realizujemy nasze marzenia, nie, to wtedy wychodzimy do rzeczywistości i żeby je zrealizować, otwieramy się na rzeczywistość i dążymy do tego naszego celu. I fajnie jest jeszcze, kiedy potrafimy zobaczyć, że najpiękniejszym w życiu jest ta droga do celu, bo często, kiedy osiągamy ten cel marzeń, okazuje się, że po jednym, dwóch, trzech, czterech dniach zaczyna nam to marzenie, spełnione marzenie, powszednąć i umysł ma to do siebie, że w zasadzie każde spełnione marzenie przestaje być już istotne i musi je zastąpić następnym. Zapraszam Was zatem teraz do
części praktycznej, a jak ją skończymy, to jeszcze będziemy mieli przestrzeń na następne pytania.